Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Aquamikus w kolejnym unboxingu, gdzie zaprezentuję Wam oświetlenie LED-owe dla roślin firmy Aquael Retrofit Plant 10W. Pozostańcie ze mną, zapraszam na unboxing. Tak wygląda opakowanie tego produktu. Diody Plant stosuje się dla akwarii roślinnych. Zamieszczono na opakowaniu podstawowe informacje dotyczące temperatury barwowej, która ma tutaj 8000 kelwinów i 650 lumenów. Takie oświetlenie stosuje się jako uzupełnienie do oświetlenia Sunny. LEDy zużywają mniej energii niż tradycyjne świetlówki, które są już wypierane nowymi technologicznie rozwiązaniami, które tutaj właśnie prezentuję. LEDy Retrofit Plant posiadają wbudowany system autoregeneracji, polegający na tym, iż wbudowano szereg dodatkowych diod, które włączają się tylko wtedy, kiedy jedno z podstawowych diod ulegnie awarii. Dzięki temu rozwiązaniu światło nie ulegnie zmianie, a akwarium jest odpowiednio doświetlone. Taka technologia z pewnością wydłuży żywotność lampy LED-owej. LEDy Retrofit posiadają specjalne adaptery, za pomocą których z łatwością można zainstalować oświetlenie plant do pokrywy akwarium starszego typu, gdzie oczywiście znajdowały się wcześniej świetlówki T5 lub T8. Tuba oświetlenia jest szklana, zakończona szczelnie gumowymi oddychającymi końcówkami. W takim przypadku pęknięcie szkła jest niemożliwe, ponieważ istnieje tutaj odprowadzenie ciepła podczas pracy LEDów. Całe oświetlenie jest wodoszczelne do 1 metra i nie nagrzewa się. To nagrzewanie jest naprawdę bardzo małe. Jest jeszcze jeden łatwy sposób montażu LEDów Aquael Retrofit Plant, a mianowicie zakupujemy sobie uchwyty, klipsy. Ja właśnie z takich klipsów korzystam. Jest to naprawdę bardzo wygodne. Wypakujmy. Tak one wyglądają. Są z solidnego, giętkiego plastiku. I mocujemy na szklanych tubach oświetlenia. Instalacja w kilka sekund i oświetlenie znalazło swoje miejsce. Bardzo proste i łatwe rozwiązanie w montażu. Jeszcze pozostało nam załączyć oświetlenie i zobaczyć, jak pracują diody. Nastała ciemność. Uwaga! I proszę bardzo, mamy piękną barwę światła. Na zakończenie odcinka unboxingowego krótkie podsumowanie. LEDy Aquael Retrofit Plant wyróżniają się wydłużonym czasem pracy. Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym są energooszczędne, nie podgrzewają wody w akwarium i co najważniejsze, podkreślają walory estetyczne naszego zbiornika. Jeżeli zakupiliście i korzystacie z oświetlenia Aquael Retrofit Sunny, Plant, Marine, a może nawet Actini,
Napiszcie, podzielcie się Waszą opinią na temat tych produktów. Oczywiście w komentarzu pod filmem. Zapraszam również na inne filmy na kanale Aquamikus Akwarystyka Moje Hobby. Subskrybujcie, komentujcie, zadawajcie pytania. I cóż, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!